Czy to aby na pewno właściwa droga? Jasne, znam w tym lesie każdą ścieżynkę. A co będzie, jak się rozminiemy? To nie moje zmartwienie. Jak chcesz, możemy zawrócić. Nie, Bobek, idziemy. Muminku! A, Migotka? O. Dokąd go ciągniesz, Bobek? Przecież on jest chory. Nigdzie go nie ciągnę. Uparł się, że chce do lasu, więc się nim zaopiekowałem. Czy to prawda, Muminku? Tak, chciałem odszukać włóczyki, a tęskniłem. Wiedziałam, że nie wyzdrowiejesz, dopóki nie zobaczysz swego przyjaciela, więc postanowiłam go przyprowadzić. Poszłabyś sama na południe, a co na to twój brat? Oczywiście zabronił mi iść. I mimo to zdecydowałaś się? On niczego nie rozumie. A czy ty przed wyjściem z domu pytałeś rodziców o pozwolenie? No nie. Przyznaj się, Babek, to ty go namówiłeś do wstania z łóżka? Sam tego chciał. On mówi prawdę, Migotko. Nie wiem, Muminku, jak on cię omotał, ale za dobrze go znam, żeby nie być pewną, że miał w tym swój cel. Jesteś niesprawiedliwa. Chciałem spełnić dobry uczynek. Naprawdę, sam go prosiłem, żeby pokazał mi drogę, którą odszedł włóczyki. Nieważne, wracamy do domu. Ależ, Migotko. Żadnych ale. Powinieneś leżeć w łóżku. Twoi rodzice pewnie się zamartwiają. Zobacz. Muminku! Czy to przypadkiem nie twój brat idzie za moim tatą? Zdaje się, że tak. Chyba powinienem się ulotnić. Nareszcie cię znalazłem, oby tylko ten spacer ci nie zaszkodził. Przepraszam, tatusiu. Coś mi się wydaje, Bobek, że cała ta wyprawa to był twój pomysł. Słowo daję, że nie. Muminek sam chciał iść do lasu. Naprawdę, tato, jeszcze jego namówiłem. Muminku, dobrze się czujesz? Migotko! Teraz się zacznie. Co to ma znaczyć, Migotko? Wyraźnie mówiłem, że nie wolno ci nigdzie iść. Ale ja nie obiecałam, że cię posłucham. Jestem niewinny. No tak, oczywiście, ty ją namówiłeś. Poznaję to po twojej minie. Wiedziałem. Pamiętaj, żebyś się nie odkrywał. Zaraz na parze lipowej herbaty. Musisz, Muminku, szybko wyzdrowieć, bo czuję, że włóczyki jest już tuż, tuż. Chciałbym, żeby włóczyki wrócił i żeby wszystko było tak jak dawniej. Trudno się z tobą nie zgodzić. Bo rzeczywiście w Dolinie Muminków wszystkim bardzo brakowało włóczykija. Ciekawe, gdzie on się podziewa. Pewnie zawędrował wyjątkowo daleko. Teraz zmęczony, idzie nawet nocami, marząc, żeby jak najszybciej znaleźć się wśród przyjaciół. Czasem tylko rozpala ognisko, a wtedy... Cześć, ja cię chyba znam. Naprawdę? Tak, ty jesteś Bucyki. Woda w rzece jest pewnie jeszcze bardzo zimna. Chodź, mały, ogrzej się, bo się jeszcze przeziębisz. Dziękuję. Nigdy się nie spodziewałem, że będę siedział przy ognisku samego Włócykija. Jak opowiem znajomym, na pewno mi nie uwierzą. Dlaczego tak myślisz, mały? Przecież to chyba nic wielkiego. O, przeciwnie, żebyś wiedział, ile o tobie słyszałem. W lesie nie mówi się o nikim innym. Każdego roku wypatrujesz i nie nadchodzisz. Ja wiem, że niektórzy cenią sobie popularność, ale mnie się to nie podoba. Nie lubię rozgłosu. Jak ci na imię? Jestem taki mały, że nie mam imienia i wcale mi to nie przeszkadzało, bo do tej pory nikt mnie o nie nie pytał.
Ty jesteś pierwszy i nigdy o tym nie zapomnę. I o tym, że cię poznałem i że pozwoliłeś mi siedzieć razem z tobą przy ognisku. Jak na takie małe stworzenie, to naprawdę bardzo dużo mówisz. Powiedz, czy nie sprawiłoby ci kłopotu, gdybym poprosił, żebyś wymyślił mi imię? Takie tylko dla mnie. Nawet nie wiesz, Wucykiju, jaki byłbym szczęśliwy, gdybyś ty właśnie podarował mi imię. Wtedy byłbym taki jak wszyscy. Imię to poważna sprawa. Nie mogę pochopnie podejmować decyzji. Ależ to nie może być trudne dla kogoś takiego jak ty. Pamiętaj, nigdy nie staniesz się naprawdę wolny, dopóki będziesz kogoś tak bezgranicznie podziwiał. Według mnie to nic złego. Jesteś przecież taki mądry i tyle wiesz o różnych rzeczach. Znowu za dużo mówię, a powinienem słuchać ciebie, żeby się czegoś nauczyć. Opowiedz mi o swojej wędrówce. Idziesz teraz do Doliny Muminków odwiedzić przyjaciół? Wiesz, Wucykiju, słyszałem od pewnego jeza, że Muminek nie zmrużył oka przez całą zimę, a potem jeszcze długo chorował. Nie uważasz, że to naprawdę wspaniałe? Co? Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, ze z tej wielkiej tęsknoty aż nie mógłby usnąć. Wcale nie jestem jeszcze pewny, czy wrócę do Doliny. Może pójdę gdzieś indziej. Muminkowi byłoby okropnie smutno. Pewnie tak, ale każdy czasem musi pobyć sam. Oczywiście. Trochę się zagadałem, Wucykiju. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Miło było cię poznać. Do widzenia. Dobranoc, mały. Zaczekaj, ja twoje imię! Pamiętałeś! Co byś powiedział na ti, ti, u? Brzmi całkiem nieźle. Ti, ti, u i chyba pasuje do ciebie. Zaczyna się wesoło, a kończy smutno. Ti, ti, u. Właśnie tak, ti, ti, u. 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 Wspaniałe, cudowne imię! Titiu! Cieszę się, że ci się podoba, Titiu. Nigdy nie nadawałem nikomu imienia. Wiesz co, chyba zbuduję sobie dom i zawieszę na nim tabliczkę z moim imieniem. Doskonały pomysł. A jeśli chodzi o to, co przedtem powiedziałem. Tak? Że nie wrócę w tym roku do Doliny Muminków, to nie bierz sobie tego zbytnio do serca. Nie mówiłem poważnie. Pewnie cię zdenerwowałem. Dziwne, ale często się zdarza, że tak działam na innych. Może dlatego, że jestem takim gadułą? Nie przejmuj się. Jutro wracam do Doliny Muminków. Trochę się spóźnię, ale wiosna w tym roku przyszła tak wcześnie. Myślę, że Muminek daruje mi moją opieszałość. Muminek będzie szczęśliwy. Pozdrów go ode mnie moim nowym imieniem. Opowiem mu, jak dzielnie przepłynąłeś rzekę. A zdradź mi jedną tajemnicę, czy w tym plecaku trzymasz swoje słynne organki? Tak, głęboko schowane. Więc nigdy nie słyszałem prawdziwej muzyki. Co chcesz, żebym ci zagrał? Cokolwiek. Nie, zaraz. Może ulubioną melodię Muminka? Yeah.
I dopiero w tej chwili do Doliny Muminków naprawdę zawitała wiosna.